serdecznie wszystkich hodowców. Witamy. Dzisiaj jestem w hodowli Tomasza Czaplińskiego na przylocie gołębi. Dystans 530 km, gołębie puszczone na 5.30. Ty, Tomasz, jakbyś mógł powiedzieć, zakoszowałeś samą elitę, samą najlepsze gołębie. Nie, wszystko zakoszowałem, 78 sztuki. Po prostu, no, soroczne, które trzecią już pizetkę robią. Bo na razie do tej pory raz, aby na początku lotu troszeczkę spanikowałem, 60 rocznych zostawiłem na drugim czy trzecim locie, nie wiem po co to zrobiłem, ale to takie trochę strach, że pogody, burze, deszcze, zimno i tego, aby udany wtedy lot, ale to trudno. Mam roczne właśnie, kurna, mają po 7 konkursów, poszła po 8 konkurs, na przykład samica 7 konkursów, 7 razy wkładana 7 konkursów, wow. Po 8 ten, no, zobaczymy, no. Pogoda, no ciepło jest naprawdę, ciepło, myśleliśmy, że tego Lot też nie będzie wcale łatwy, bo jest... mamy 7 godzin lotu już, gołębie były 5.30 puszczone, miała być temperatura tu na przylocie około 20 stopni, a już jest 27-28 stopni, tak? Tak, to jest, dla gołębi to jest bardzo to wymagający będzie, lot. Dokładnie, No zobaczymy, no, myślę, że będzie dobrze, tydzień temu było dobrze, no to gołębie w formie. Podlot robiłem w środę, też gołębie nie zdążyłem wrócić. 40 km to uważam, że powinno być dobrze. No to Tomasz, jesteś takim szpecem tu na skalę Polski, bo 73 miejsce tamtego roku na maratony, tak? Udało się, zawdzięczam to na przykład kolegom, hodowcom i tego, czy Piotrkowi Bugale, czy Darkowi Bartoszewskiemu, czy tego wielu, którzy podpowiadam różnych rzeczy tego po prostu. Dokładnie, wiadomość mieli także gdzieś. No ale Piotr Bugała, czy Darek Marciszewski pomogli coś, czy... No jak najbardziej. Dokładnie na tych długich lotach, na wkładanie, po prostu na przygotowanie gołębi. A no takie loty są potrzebne gołębie, no wiadomo, jak twarde, środę, ale też twarde. Przygotowanie, co nie? No są może tu i u mnie gołębie, ale dużo na wspólne gołębniki kładę te pierwsze gołębi na tego. Dlatego już chyba stanowczo na drugi rok powiedziałem, że jak będę się bawił wspólne gołębniki, to na pewno dopiero będę wkładał w koniec maja. Tak, wszystko co pierwsze będzie zostawane u mnie, żeby najmocniejsze gołębie pierwsze wiosenne zostawały u mnie, bo no, troszeczkę brakuje tych gołębi takich rocznych, których raczej są dobre roczne gołębie, ale widzę, że zostaje krok w tyle po prostu. Po to, że za dużo się wkłada na wspólne gołębniki. To jest założenie. Przez 3 lata około 200 sztuk wkładam na wspólne gołębniki, no to... To po prostu tak. 300 gołębi co roku, co nie? Tak. Trochę to... hodowcy tego, no to ja nie mówię, że hodowcy to mam wiadomości z oddziału, że po prostu dobrze lotują i z tymi gołębiami, no to już wiem, a wspólne, no to są po prostu wszystko jak się ułoży, nie można znaleźć tych par, które po prostu powinny ciągle być chowane młode czy dobre pod siebie, a tak to wszystko jest, cały czas w miejscu stoi. To jest tak, jak jeden hodowca powiedział, żeby dojść do dobrych gołębi, trzeba mieć tą bazę. Zresztą Marcel Albrecht tak twierdził i tak hodowcy ci najwybitniejsi w Polsce do tych gołębi dochodzą tak. Duża baza gołębi, nawet 200-300 młodych do lotu, po 2-3 latach niech tych gołębi zostanie 30 dobrych, a 2-3 wybitne. I tak 3-4 lata i hodowca jest w stanie drużynę 100 gołębi zrobić, co nie? A u ciebie, Tomasz, ten był właśnie problem, że ty na wspólne gołębniki wpychałeś pierwsze gołębi, a sam pójdę, sobie nie zostawiłeś tak ja w tamtym nic. Roku, zresztą mnie 10 rocznych pójdę po prostu, czy tego, które poszły na lot, to mają co najmniej jeszcze po 2 pióra do zwalenia. Szczerze, naprawdę. Są gołębie po 3, po 1. Ja do 5 lipca przekładałem w tamtym roku sobie młode po prostu, bo troszeczkę gdzieś tam dla hodowców, trochę aukcje, wspólne gołębniki i tak się zrobiło, że no po prostu trochę mniejszą ilość chcę chować gołębi, ale są gołębie, które latają, mają po 2 pióra stare, po 3, po 1 i naprawdę latają, robią konkursy, które... No i, a na drugi rok stanowczo będę chciał zostawić sobie pierwsze lęki młodych po prostu, żeby już się opiekować gołębiami młodymi w czerwcu na spokojnie, a tak jak nawet na tą chwilę to... Ja mam gołębi 60, których jeszcze na dachu nie było po prostu do wyjścia. Dokładnie. Co tam. A do lotu tak naprawdę zostało w granicach tam 2 miesięcy, gdzie już gołębie trzeba za 1,5 miesiąca na treningi. I później troszeczkę przyjdą choroby, trochę przesilenie na lotach i znowu zostaną z piórem, z dwoma starymi. Przychodzi ciepło, później zwala pióro, nie nadaje się do lotu, a zresztą to
No, żeby latały z dwoma piórami, trzeba to naprawdę, muszą być gołębie już wyjątkowe. Także hodowcy, my czekamy na gołębie, jeżeli będą pierwsze gołębie, my to nagramy, na pewno będzie to lot wymagający. Ale póki co na razie 500-ki, które ty Tomasz miałeś, były dla ciebie lotami udanymi. No przecież miałem 2 tygodnie temu 500-ka, 82 sztuki kładzone, 82 sztuki w domu na 500-ce przy temperaturze 25-6 stopni. Wszystkie w pierwszy dzień były, gorzej później było z podlotem, no dobra, na podlocie 4 czy 5 z podlotu nie przychodzą. Ale to, że przyleciały hodowcy, ale Tomaszowi póki co na razie bardzo dobrze idzie na skalę oddziału, to ktoś jak śledzi wyniki, to nie, Tomasz się pewnie tu nie chce chwalić, ale wyniki w tym sezonie są super, tak? Nie, tam do super jeszcze dużo, ale nieźle, start był kiepski. Przykry, kiepski, ale już jest z jednej punktacji czy z dwóch, już jestem w dysze. W oddziele, no, tak. Zbliżamy się po prostu, bawimy się i tego, no tam będzie wymagam, ale jest dobrze, przynajmniej się cieszę, że jakoś te gołębie wracają, jest przygotowanie jakoś, które wychodzi, no to jest najważniejsze. Także hodowcy, zapraszamy do lotu, my przechodzimy, będziemy to nagrywać dzisiaj dla was, żeby każdy zobaczył to, co tutaj dzisiaj się będzie wyprawiało, a będzie koncert jak u Piotra Bugały, no gołębie jak ze szturka leciały, tak, jeden za drugim, jeszcze nie zdążycie okiem mrugnąć, a już dwa gołębie będą odbite w konkursie. Wypuścimy gdzie to śmiać się można, ale zobaczymy co będzie się tutaj działo, czy będzie koncert, czy będzie płacz. Gołębie uczą pokory i nie jednego już nauczyły i nie raz nauczą po prostu, jest tak. Tak, zapraszamy do lotu. Ja, ale połowy nie mój. Siadł też tam w lot i tego. Dobra. Jest jeden odbity u mnie, ale połowy jest nie mój. Udek tam. Dobra, ale się rozkręcił, tydzień temu też był w serii w piątce. To ten normalnie też nic nie robił. Dobra, Jarek. A. Właśnie. Dobra, no na razie. Także co, mam pierwszego gołębia? Jaki numer? Tak, 7957. A co to za gołąb? No tam z Majerów dwulatek i on tak sobie chodził, w tamtym tygodniu był też w serii, że dobrze, chyba piąty na oddział. Tak nie jest... Lot mamy z 550 km, 7,5 godziny, pierwszy gołąb. Ale szczerze mówiąc, to będzie dość szpicowy gołąb na oddział. Tak, bardzo. Tutaj porównując do konkurencji, to będzie to na pewno szpica. No i dotychczas to, co mówiliśmy na początku, że na tych lotach 500-kach w sumie u ciebie, Tomasz, w tamtym roku to, co mówiliśmy, 73 miejsce w Polsce w maratonach. Na 500-ki można by już taki dystans dalszy. Czyli bardzo gołębie muszą być. Będzie 7,5 godziny, już jest ciężko. Czyli jest Tomasz drugi gołąb, już jest na tam tym drugim gołębniku. Odbił się. Roczny gołąb 45-49. A z czego to jest, nie wiesz? No tak nie kojarzę całkiem. To wiadomo, roczne gołębie ciężko. A jak u ciebie wygląda karmienie, bo to 500-ka to już lot wymagający. Na pewno trzeba już dobrze karmić, a już na pełnym karmiku po prostu. Dużo dokładki kukurydzy na ostatnie loty. No. A jeżeli chodzi o jakieś takie dodatki, czyli to co mówimy, chyba kukurydza, co nie? Tak. Bo to wtedy. Kukurydza, no bo ty ją moczysz, tak? Słucham? Mówię, ty moczysz ją. Tak, trochę moczę, no. Po prostu, żeby tak organizm nie odczuł w trawieniu. Tak, a druga sprawa też nawadnia od razu organizm, tak? Poprzez trawienie, bo jak kukurydza jest namoczona, od razu tą wodę przetrzymuje. A okej, Tomasz, a powiedz mi teraz tak, gołębie dodatkowo wywoziłeś na jakieś treningi teraz przed 500-kami? No był, w środę robiłem trening po prostu. Jeden raz, bo w piątek rano mieliśmy wkładanie o 4 rano i w środę rano wywiozłem. Ale to i tak super, bo mamy dosłownie ile? Różnica pomiędzy pierwszym a drugim gołębie będzie około 2-3 minuty. Tak, no i jest bardzo dobrze. Gołębi jest na razie w oddziele po prostu.
wiadomości, to tam wszędzie co mam do liczenia 6 minut, 8, bo dwie sztuki też mają po 3. Ale to co możemy hodowcom w Polsce powiedzieć, to ty właśnie sobie bardziej radzisz na lotach 500-700 km. Nie, to tak dopiero trochę nauki od tamtego roku można powiedzieć. Wolałem krótsze loty i po prostu no, zobaczymy jak to ale będzie co, wychodzić. No, tamte... tak teraz mi się wydaje, że bardziej tak jakbym coś lepiej robił i bardziej wymagające loty, to jestem bardziej taki pewniejszy, że szybciej może coś siąść fajnie. To widać po dzisiejszym przygotowaniu gołębi, bo ja przyjechałem na podwórku, a Tomasz latał już z pojnikami, z tym rozstawiał wszystko, przygotował herbatki. Herbatki to... dokładnie. Tak. I tego. Też chyba nie mój tamten. Bel tamten. Tu mamy trzy gołębie. Wow. Czyli jeden widzimy na tamtym gołębniku i... Dobry belk. Tam to nie wiem, czy jest. Jest. A nie, to może tam to być. Czyli mamy już gołębia. Czwartego, tak? Tak, cztery mam odbite. Seria tylko po prostu pięć jest w domu, a jeden jest poza konkursem, tak sobie lotowany, nie był na spisie pomylony. Czyli gołębi mamy pięć łącznie, tak. Ale tak naprawdę cztery odbite na zegar, bo to co mówimy, jeden gołąb był tylko tak włożony, ze względu na to, że była pomyłka na spisie i nie mógł brać udziału w konkursie. A, ale widać, to masz tak, ciężki lotowany. Lot. Bardzo ciężko jest, nawet widzę po sąsiadzie. To po prostu 49 włożył, nawet jeszcze sztuka nie siadła. No i co, jakieś tam tak po 3, po 4 w oddziele. Zresztą 8 godzin gołębi w locie jest. Na 500 km. No, 500 teoretycznie się wydawało, mniej. Dużo osób przygotowało gołębie na lekki lot. Miał być chłodno, i chłodno 18 się... stopni, a się okazało, że ten. Jest nie, ten. To jest ten obcy. A. Jest ciężko, naprawdę ciężko, no ale cóż, no... Zaciskać zęby. Czekamy, tylko... dokładnie, niech się zlatują. Dokładnie. Ale widać, że ten pierwszy, drugi to będzie taka szpica typowa na oddział, co nie? Tak, dokładnie. Odbił się. Czyli mamy kolejne dwa. Może byśmy poszli Toma sprawdzić, jakie to, czy roczne, czy... Roczne. Obydwa? Tak. Jeden DV, piąty i szósty, 45-26. Czyli 6, gołębi 6, ale lot ciężki, co nie? Tak. Lot ciężki to już któryś ciężki, raz... Ciężki, ale rocznych więcej niż starych. I czemu? Włożyłem 78 sztuk. W sumie no, wszystko już robiły te roczne, po dwie pincetki, już trzecia pincetka. Za każdym razem były wszystkie. Po prostu. Ale. Przyjdą 500, teraz jeszcze dwie chyba, tak? Tak. 700 przyjdą to. Ładnie. Mamy kolejnego asa. Ta samica, ósmy konkurs. O, ósmy konkurs, tak, czyli już... 7 konkursów ma i jeszcze, nie wiem czy na drugi lot była wkładana, chyba za każdym razem 8 razy kładzona, 8 konkursów. Na drugi czy na trzeci lot nie były wkładzone, 60 rocznych zatrzymałem w domu. Ty Tomasz też jesteś specyficzną hodowcą jakby, bo nie wołasz gołębi. Nie, gołębie... najczęściej nie ma w domu ogólnie, czy podlotów, czy tego, co drugi lot na locie jestem, po prostu wiesz. Czyli po prostu wkładasz gołębie tak, na treningi i gołębie same sobie wchodzą, dlatego też z lotu nie są wołane. Nie. A gołębie sobie przychodzą same wchodzą i... Dokładnie. To jest taka taktyka hodowcy, ja wam powiem, bo jakbyście zerknęli, to gołębnik jest dobudowany tam za płotem. Ale żona nie pozwoliła tu. Bo żona nie pozwoliła, ale tak. Idzie dobrze. Czyli co, chyba 7 czy 8 jest ich, tak? 7 jest odbitych i 8 jest, siada następny. Jest kolejny. To jest dobrze, nieźle.
następna roczna. A powiedz Tomasz, z perspektywy gdzieś tam kontaktu z Tomkiem, no mówię z Tomkiem, z Darkiem Marciszewskim czy z Piotrem Bugałą, to tak, co wniosłeś nowego do hodowli z ich porad? Ten efekt pomocy na długie loty, uważam, że nawet z Darkiem wczoraj czy zawczoraj rozmawiałem przed wkładaniem, doradzał troszeczkę po prostu. Zresztą mam teraz pożyczonego najlepszego samca od Darka, w środę przyjechał do mnie. Do tych samic olimpijskich, co od niego mam kupione, to po prostu co u Baranowskich był pożyczony, to mam tego samca od Darka, no i od Piotka tak samo do pomoc trochę. Na razie jestem wdzięczny, by po prostu zobaczymy jak dalej, ale długie loty, takie właśnie loty ciężkie, dużo pomogli mi. Odpowiedzieli, ja zawsze po prostu nie dawałem rady sobie na tych długich lotach, a jednak no, ciężki lota jakoś się schodzą, a jeszcze dobrze jest, że roczne po prostu dają radę. To jest, uważam, że dobrze, jak wyprzedzają stare, to jest na dobrej drodze. Teoretycznie można nawet powiedzieć, że w tamtym roku już było super, bo 70, powiem któryś raz z rzędu, to 73 czy... Tak, 73 miejsce w Polsce, w maratonie, to już jest to wynik na skalę Polski, bardzo dobry, tak? Ale właśnie tych starych, kurde, co robiły robotę, to się na wiosnę pozbyłem. Trzech takich bardzo dobrych, już mówiłem co wcześniej na podlocie, takim głupim, nie mogłem się doczekać kiedy ruszyć, zresztą nie miałem czasu, od razu 40 km zimno było, trzy stare dobre gołębie nie wróciły, zresztą wtedy około 30 sztuk nie wróciło na nowym miejscu gołębniki, no i na ostatnim maratonie dwie samice to jest w tamtym też... roku położyłem. Hodowca, super. Może tak powiem, może nie będzie tego efektu takich starszych tych gołębi, no ale... Ten gołębnik, te się prosperują, tak. Ten gołębnik, co przed chwilą też nagrywaliśmy, co gołębie tam przylatują, to ten gołębnik wcześniej był za tym gołębnikiem tam z tyłu, tak? Tak, na innym miejscu. Stąd. Na innym miejscu i te gołębie miało się ciężko przerzucić teraz. Tak, początek nie? Było taki, że... Czyli mam teraz Tomasz szpaka. Co to jest za gołąb? Mam o, kolejnego. Znaczy po gołębiach pada Tadeusz Opał. A tak z perspektywy tutaj tego, co miałeś tych gołębi w gołębniku dość też sporo, bo ty od Tadeusza kupiłeś gołębi coś koło 15? Nie, wszystkich to około 30 miałem, przez 3 lata brałem. Okej, okay, jak te gołębie u ciebie? No, uważam, że dają sobie radę i na ciężkich lotach i tego bardzo dobrze. Uważam, że wniosły szybkość czy coś też, że jest dobrze. Mamy kolejnego. Czyli 11 gołębi, bo tak, bo od jednego pominąłem chyba przy nagrywaniu. Jest 11 gołębi. Zresztą nawet możemy pokazać hodowcom, chyba jest kolejny, bo widzę, że coś nadchodzi. Zerknęli hodowcy, już jest 11 gołębi. Nawet jakby zerknąć. Opa. Pierwszy u 12:57. Tak, czyli mamy kolejne teraz gołębie, to już 4, tak? 25-6 sztuk jest, dobre. Na razie. Zobacz. No, jest 25-6 sztuk jest, to tam widziałeś. Kurde, już mamy kolejnego, już tam siada. Holenderka roczna. Czyli Tomasz, teraz tak, w ciągu dosłownie powiedzmy 15 sekund przyleciało 5 gołębi, tak? Bo tutaj 4, ten piąty. Dokładnie. Czyli ile teraz gołębi jest, jakbyś na zegarze nawet mógł zerknąć? Na pewno tam się nie odbił jeden. 23 sztuki na zegarze. Czyli 23 sztuki mamy. 24. No właśnie ten, co teraz przyleciał, co mówiliśmy. Okej, czyli no można powiedzieć, że lot wymagający, ale w sumie chyba jak w porównaniu do konkurencji, to u ciebie nie najgorzej, tak? Nie, nie. 2 lat. Ale jakbyś mógł hodowcom doradzić, co jest takim decydującym krokiem w tych 500-kach? Gołębie. Dobra jakość gołębi to jest podstawa na takie loty. No i później przygotowanie. 30% przygotowanie, 30% gołębie i hodowca, dbanie po prostu i tego. To tutaj już po prostu nie, na takiej 500 8-9 godzin w powietrzu gołębie to już nie przyjdą po prostu jakieś tam poluchy gołębie. Tylko po prostu genetycznie gdzieś muszą być do tego stworzone, żeby powrot to lotowo miały to. Zapał do powrotu do domu, choćby na ostatnich siłach, widziałem jedna samica to normalnie, ale to
Dokładnie, chyba Sangersa, roczna samica, widziałem, że coś przysłabo przychowana, może z jajkiem była, bo widziałem, że tam samice trochę się zaczęły nanosić. W szoku byłem, że tak doleciała się, przewróciła na wlocie. Wymagający lot. Gołębi zlatują się z pincetki, po prostu już jest po konkursie. Przez półtora godziny zleciało się 50 gołębi. No, uważam, że nie jest źle, no. Włożone wszystko, jak to mówi Wiktor, i dobre, i śmietanka, i słabsze, i roczne, i wszystko. Jakieś tam pojedyncze sztuki zostały tylko na gołębniku, które doleciały gdzieś tam tego, a 49 sztuk jest dokładnie w domu. Z 78 brakuje 29 gołębi, no to uważam, przy tak no wymagającym locie, tak. Locie dokładnie na tego, no to już nie jest źle. Półtora godziny lecą, no to uważam, że i tam coś na pewno dokładnie się jeden nie odbił, nie będę tam szukał, który po prostu co widziałem, co zauważyłem, no to na pewno jest już 50 gołębi, jeden jest na poza konkursem włożony, no to on usiadł czwartym. A co zrobimy? No czyli tak jest, czyli powiedzmy tak, no lot udany, choć wymagający, to trzeba hodowcy przyznać, ale wydaje mi się, że sezon Tomkowi tutaj sprzyja, bo to co mówiliśmy, ten początek był faktycznie fatalny. Bo znaczy ciężki, to, w takim sensie mówię fatalny, że ciężki był, że nic nie szło po myśli Tomasza, ale teraz przychodzą loty te 500-ki, za niedługo 700-ki i to się Tomasz się odbija, co nie? Startując z 60 miejsca na początku, no to wiadomo, doszłem, tak jak mówię, w dysze już jestem w oddziele, no to po prostu uważam, że po dzisiejszym locie na pewno nie powinienem spaść, tylko może coś tam małymi krokami do przodu, zobaczymy. Okaże się, że jutro do ciebie zadzwonię, a ty powiesz, że jesteś pierwszy. Nie, oddział jest za twardy. Dokładnie. Tydzień temu po prostu najlepsza seria 350 na 9 miejscu i nawet miejsca nie awansowałem, tak jest ciasno. Po prostu to można sobie wyobrazić, a najlepsza seria na oddział. 4, 5, 7 gołąb na oddział na 4000. Przeszło gołębi, dzisiaj też na pewno poszło. Przeszło 3000 gołębi, bo od nas sekcji poszło 1089, 83 dokładnie moja dokumentacja. Robię to z naszej sekcji, jeszcze 4 dodatkowe inne sekcje. To 1083 z naszej sekcji poszło. Także tyle hodowcy, widzicie, trzeba zaciskać zęby, robić swoje, a Tomasz to co powiedział kiedyś, on się nigdy nie poddaje, za twardy chłop jest, żeby... Nie, dokładnie. Robimy swoje, także zapraszam tak hodowców, będziemy na pewno, przyjedziemy na 14 lot, na 700 może to. Tak, dokładnie. Wtedy będziemy słyszeć oficjalne zwycięstwo Tomasza w oddziale Rypin, 0344. Tak. Nie no, żartujemy, że tu nikt się nie obraził, ale faktycznie no, do tego trzeba dążyć, żeby każdy od ciebie wymagał jak największych wyników, tak? Także zapraszamy i życzymy udanego sezonu, dobry lot.